No i gotowe. Jeszcze tylko prądnicę trzeba od spodu zamontować. Widziałem na Ali, takie są. Chciałem zrobić alternatora, ale za duże obciążenie. Także dzisiaj będzie tylko taka próba. Słońca sporo jak do paneli, ale wiaterku dzisiaj w ogóle nie ma. No i jak to teraz sprawdzimy. Ale mam pomysł już zaraz. Przyniosę wiatrak i napędzę to wiatrakiem. I zobaczymy, czy ruszy. Jak się patent okaże ok, to powędruje to na dach. I przeważnie w pochmurne, deszczowe dni wieje więcej, to wtedy będzie produkowało z wiatru prąd. A jak będzie słońce, to będzie produkowało z paneli. Ten oto sposób będzie. Dobra, podłączamy wiatraczek. Wiatraczek taki mam, nie wiem ile on metrów na sekundę wiatru daje. Nie mam żadnych mierników innych, ale zobaczymy, jak to będzie chodziło. Lekko dmucha, ale się kręci. Także z tego, co widzę, to patent będzie ok. Zanim to pójdzie na dach, jeszcze to łożyska wymienię na lepsze. Wzmocnię to i poczekam na jakiś huragan, żeby to sprawdzić jeszcze na dole. Parę dni temu były wiatry mocne, a dzisiaj nic. Były takie wiatry, że panel mi się prawie kręcił po koło. Ten mój mały trackerek. Także działa. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jak już będę miał prądniczkę, to zrobię, jak to działa na dachu. Ale teraz już nadchodzi wiosna, także będzie więcej pobierania prądu ze słoneczka. A to posłuży do zasilania kamer. Już nie będę musiał brać prądu z tych akumulatorów, co mam w domku. Zawsze będzie więcej prądu. Bo domek, dla tych, co wiedzą, to nie ma prądu z sieci. Dzięki, cześć.